jego życie zdominowała kariera żołnierska. W opinii przełożonych miał predyspozycję znakomitego dowódcy. Jeden z najlepszych oficerów dywizji. Wzór sumienności, obowiązkowości i lojalności. W roku 1939 ta miłość do podlaskiej wsi uratowała mu życie, ponieważ aresztowany przez NKWD został wzięty za chłopa i zwolniony z aresztu. Nie tylko wtedy dopisało mu szczęście. Podobnie było w 1941 roku, kiedy został ponownie aresztowany i skazany na karę śmierci. Wtedy to w celi na Łubiance w Moskwie odnalazł go tworzący wówczas Armię Polską generał Władysław Anders. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Pójdę do dziewczyny, pójdę do jedynej, zapytam się. Być może zostałby duchownym, gdyby nie przewrotny los, który zdecydował inaczej. Jest rok 1915. Nikodem zdał właśnie maturę, ale trwa już pierwsza wojna światowa. Tak więc zostaje wcielony do armii rosyjskiej i tam odbywa swój pierwszy etap wojskowej edukacji. Może nie wrócę więc, może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy tysięcy. Może mi przyjdzie polec tak samo jak tyle tysięcy tysięcy. Poległo polskich żołnierzy za wolność naszą i sprawę. Jak polskie mamo, tak bardzo wierzę i w świętość naszej sprawy. Najpiękniejszy kwiat wrócił cały jak za dawnych lat. Dam ci za to róży.